dziewczyny, witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogu. Zobaczcie, jak ja wyglądam. No nie sądziłam, że właśnie w taki sposób się z Wami przywitam, w takich okolicznościach. Jestem, słuchajcie, w Charley. Przyjechałam tutaj oczywiście na zaproszenie. No i już tutaj chodzę od naprawdę troszeczkę dłuższego czasu. Działamy sobie aktualnie z moją twarzą, ale też w międzyczasie oczywiście pokazuję Wam sukcesywnie na Instagramie, że działamy nad moim ciałkiem. Ostatnio podziałałyśmy troszkę na okolice mojego oka i obiecałam sobie, że muszę też tutaj te efekty mojego oka, moich oczu wyrzucić, bo naprawdę są spektakularne. Ale odnośnie dzisiejszej wizyty, co ja tutaj robię? No to dziewczyny, przyznam się szczerze, że ja mam mam sporo przebarwień na mojej twarzy. No i kiedyś to było dla mnie bardzo złudne, ponieważ myślałam, że są to piegi. No ale niestety, słuchajcie, trafiłam tutaj w bardzo dobre ręce do pani Katarzyny Jabłońskiej. Pani Katarzyna Jabłońska jest kosmetologiem. No i opowiedziała mi tutaj wszystko na temat właśnie mojej skóry, w jakim ona jest stanie, na czym będziemy pracowały. I się okazało, że faktycznie są to przebarwienia, więc pracujemy, słuchajcie, z laserem. Dodatkowo w międzyczasie będziemy sobie również pracowały nad gęstością tej skóry, bo nie ukrywajmy, jak już przekraczamy ten wiek, tą 30, to musimy naprawdę o siebie bardzo zadbać. Wiadomo, kremy kremami, dobry makijaż i tak dalej, ale tutaj naprawdę musimy zadbać bardziej o tą skórę, pomagać się po prostu zabiegami. No i dziewczyny, jeżeli chodzi o te moje przebarwienia, to też w dużej mierze jest wina tego, że zbyt późno zaczęłam działać z filtrami ochronnymi. Szczerze mówiąc, krem z SPF-em używam dopiero od 2 lat, a powinnam dużo, dużo wcześniej. Oczywiście kiedyś było również nadmierne opalanie się, więc to też nie jest wskazane dla naszej skóry. Ja już tutaj mam kawkę, bo aktualnie się znieczulam, więc się napiję. Sam zabieg w sobie no nie jest dosyć przyjemny, ale tutaj aktualnie się znieczulamy, jest bardzo miła atmosfera, więc ta miła atmosfera rekompensuje tutaj wszystko. A już później, dziewczyny, na spokojnie, jak będę w domu, to może jeszcze opowiem Wam kilka słów, jak czuję się po samym zabiegu i przy okazji pokażę, jak będę wyglądała, bo chyba nie będę dzisiaj wyglądała zbyt dobrze. Dotyczący tego, jak wygląda moja twarz i tak wygląda 2 godziny po. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to teraz jest już całkiem okej, aż tak bardzo ta twarz mnie nie boli, ale w pierwszych chwilach, w ogóle w pierwszej godzinie uczucie było po prostu palenia tej skóry. Czułam się tak, jakby ktoś co najmniej przypalał mnie papierosem. Uczucie ściągnięcia na pewno i lekkie pulsowanie właśnie tak twarzy, skóry, ale już jest znacznie lepiej. Dostałam też od pani Kasi krem i jest to taki regenerujący krem i pierwszy raz muszę go użyć dzisiaj wieczorem. Dostałam również zalecenia, co należy robić po zabiegu, a czego nie. No to na pewno dzisiaj będę spała sama w pokoju i jutro także. Nie możemy przytulać się ze zwierzakiem, nie możemy z nim spać, a my niestety z Zoe śpimy w jednym łóżku. Oczywiście nie pijemy alkoholu. Jeżeli chodzi o nałożenie makijażu, to nakładamy go minimum 2 dni później, tak by było po prostu dobrze. Ćwiczenia jakieś tam, wiecie, siłowe, wysiłek fizyczny, wstrzymujemy się z nim do tak 3-4 dni. I pani Kasia również mówiła, jeżeli dzisiaj nie muszę wychodzić, to najlepiej, żebym właśnie nie wychodziła. Nie zapominamy również o kremach z filtrem. Oczywiście, wiecie, czyste ręczniczki do twarzy i tak dalej, ale to wszystko jest jakby oczywiste. A ja dzisiaj w planach mam, z racji, że nie wychodzę nigdzie, to w planach mam odgruzować mieszkanie. Ja już jakiś czas temu mówiłam Wam, że my mieszkamy sami, a czujemy się czasami, jakbyśmy mieszkali tutaj co najmniej w 4 osoby. Mamy problem w ogóle z ciuchami. W każdym pokoju jest jakoś mnóstwo ciuchów, mnóstwo tego prania się zbiera. Nie chcę tutaj jakby się powtarzać w tym temacie, ale naprawdę jest to wielki problem. Do tego jeszcze mamy na drugim piętrze, bo aktualnie jestem na drugim piętrze i jest mega, mega syf, słuchajcie, żeby to tak delikatnie nazwać. Jacek tutaj sobie działa właśnie z wykończeniem tego miejsca nad futryną.
Więc jest przede mną drabina, jakieś farby, jakieś w ogóle sprzęty. I co? I ja właśnie chyba wskakuję w dresy i też się biorę za sprzątanie. I jeszcze teraz mi się przypomniało a propos tych zaleceń, że nie powinniśmy dotykać twarzy. I ja przed chwilą to zrobiłam jakoś no nieumyślnie, ale też właśnie muszę się pilnować. To ja może Wam pokażę, jak aktualnie wygląda nasze drugie piętro, bo nie wygląda to zbyt dobrze. No ale wiecie, no takie są realia. Nie da się wykańczać w porządku, więc bywało gorzej i ja próbuję się dostać do garderoby, która też wygląda okropnie. Zobaczcie, o, troszkę się ściemniło. Czy ja to pokazuję? Serio? No jeszcze się zastanowię. No ale dobra, no jak sprzątanie, no to sprzątanie, to trzeba sprzątać z efektem, żeby było go widać. Zobacz, jaki tutaj syf. Zaraz zrobisz tak palcem. A, sekundę, no oby. Wielka ochota na ciasteczko owsiane i zrobiłam. Prawie wszystkie składniki miałam, wyszło 14 sztuk. Niestety nie zmieściłam się na jednej blaszce, więc jeszcze tutaj mam drugą. I tak naprawdę ja robię te ciasteczka bardzo cienkie, ponieważ im cieńsze, tym bardziej one są chrupkie. Zaraz je wstawię do piekarnika, 180 stopni, 15 minut i będziemy mieli na 2 dni do kawki. Jak tam idzie? Źle. Ale narozrabiałaś, co? Nie. O, tutaj spi. Napiszcie mi, dziewczyny, w komentarzu, czym może zejść plama, ponieważ wylała mi się herbata jesienna na dywan. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Czyszczę właśnie takim płynem, ale nie wiem, czy to zejdzie. A perfumy jak wyglądają? No w ogóle. Wszystkie zalane, nie? Zalane wszystko. I do tego niestety też zalana jest książka moja, nie? No. Wszystko w ogóle mokre. Pierwsza noc, gdzie się rozstajemy we własnym domu. Tak, ja z Zoe muszę spać na dole, ponieważ... Ponieważ, tak jak chyba mówiłam Wam, dziewczyny, miałam dzisiaj zabieg i niestety nie mogę spać ze zwierzakiem w jednym łóżku, a że Zoe zawsze z nami śpi i jest problem taki, że łóżko jest bardzo niskie, więc śpimy oddzielnie. Ona śpi na poduszce w ogóle, no to z nami no. W łóżku. To dzisiaj się rozstajemy i widzimy się już jutrzejszego dnia. Jacek przed chwilką przyszedł i przyniósł mi swoją herbatę. Jaki kochany, i powiedział, że sobie zrobi drugą. Miło. Ja już za chwilkę idę spać, dopiję jeszcze sobie herbatę i jakoś mega, mega dziwnie się czuję, wiedząc, że Jacek jest w domu, a my musimy spać w osobnych pokojach. Ogólnie byśmy nie spali, ale przez to, że Zoe jest, że tutaj łóżko jest mega niskie, to po prostu wolałam ze swoją twarzą nie ryzykować. Nakremowałam też dzisiaj po kąpieli twarz tym specjalnym regenerującym kremem. No i przez to, że właśnie on się tak mocno wyświeca, mam wrażenie, że moja twarz jest właśnie przez to mega, mega nawilżona. Dzień dobry, kochani. Ja już jestem po kawie, ale zobaczcie, jakie piękne promienie słońca wpadają nam do sypialni. Dzisiaj pogoda naprawdę będzie chyba fajna. Natomiast nie planuję nigdzie wychodzić, bo muszę jeszcze uważać na słońce, ale mam właśnie w planach umyć okna, bo moje okna wręcz proszą się o umycie. Miałam to wczoraj, wiecie, jak zrobić, ale już tak się rozleniwiłam na koniec dnia, bo to wiecie, ciasteczka owsiana, herbatka, filmy. No jakoś to poszło w niepamięć, także zaraz wstaję, idę coś zjeść i biorę się za pracę. A i oczywiście, żebyście nie myśleli, ten kubek po czyszczeniu dywanu ląduje w koszu. I siemanko wszystkim, jak widzicie, niedziela robocza, ale to są ciche prace, więc nic nikomu nie przeszkadzam. Zaraz drugi raz gładzimy, no i będzie ta cała ściana, będzie do malowania, a zaraz z Klaudią będę robił narożniki. Klaudio, pokażesz, nie? No, pokażę, będę pomagała tutaj. Już wszystko jest wycięte, teraz trzeba tylko je zamontować, przykleić. Będzie pięknie, już jest pięknie, ale będzie jeszcze piękniej. Jeszcze piękniej. Dobrze,
wygląda nasza właśnie typowa niedziela, jak każda inna. Dramat. Dramat totalny. Myślę, że nie tylko u nas dramat, że u większości z Was. Mi kojarzą już się po prostu te czasy, wiesz, na dobre i na złe. Dokładnie. Jaka ta melodia. Nie, my nienawidzimy niedziel, dlatego nasze postanowienie jest, że zawsze w niedzielę będziemy wychodzić gdzieś do restauracji, żeby po prostu mieć takie... Urozmaicenie tak, w ogóle urozmaicenie tego dnia, i że będzie się chciało po prostu siedzieć, bo ta niedziela to nawet telewizji się, ja przynajmniej, nie wiem jak Wy, ale ja nawet telewizji nie mogę włączyć, bo mnie wszystko denerwuje wtedy. Mnie też. Totalnie, tak, więc takie zmiany muszą u nas zajść, że na przykład wiecie, nie jakieś większe wyjścia i restauracja w tygodniu, a zostawić sobie właśnie te fajne rzeczy na niedzielę, żeby ta niedziela była takim dniem, na który się czeka, nie? Tak, chwilkę no. Przyjeżdża do nas Julka, w sumie fajnie spędzimy czas, pogramy w Monopoly. Bardzo lubimy ogólnie, jak Julka do nas przyjeżdża. Jest super vibe, tak, jest też dużo komentarzy odnośnie tego, że za często czy coś. No nie, my jesteśmy sami w Warszawie, Julka też jest sama, więc chyba logiczne, że bardzo często będziemy się odwiedzać i my jest do niej często jeździmy, ona tak. Do nas, spędzamy miło czas. Tak więc kwestia wyjaśnienia. Bardzo lubimy, jak Julka do nas przyjeżdża i zapraszamy ją bardzo często i my również ją odwiedzamy bardzo często. Jesteśmy rodziną, tak. Musimy się wspierać. No i to chyba tyle w temacie. A ja zrobiłam ciasteczka na dzisiaj. Znowu zrobiłam ciasteczka owsiane. Julka je bardzo, bardzo lubi. No i znowu, wiecie, wieczór z ciasteczkami, z herbatą jesienną, tak po prostu jak się spędza. Ale diety się trzymamy w sumie. Mało, bardzo tak. Mało słodkiego. Wiesz, że jestem z nas bardzo dumna? W miarę się właśnie trzymamy, no, super nam idzie. Także kochani, my już chyba z tego miejsca zakończymy tego vloga. Mam nadzieję, że doceniacie to, że widzimy się w tym miesiącu coraz częściej, prawda? Tak, 3 razy w tygodniu, nawet 4 czasami. Tak, bardzo fajnie nam się tutaj vloguje dla Was w tle Zoe. I pamiętam kiedyś, jak mówiłam z Jackiem, zapowiadałam, że nie pozwolimy Zoe, żeby gryzła kość na kanapie, nie? Aż. Szczerze, mamy to totalnie gdzieś i no... Także co? Żegnamy się, nie? Tak, dziękujemy, że z nami byliście i widzimy się w następnym tygodniu. To będzie na pewno fajny tydzień. Pa! Pa! Jeszcze się nie żegnam z Wami. Sekundka. Właśnie przed chwilą zgrałam wszystkie materiały na laptopa. W miarę szybko poszedł mi montaż, więc stwierdziłam, nie będę, wiecie, tutaj przytrzymywała. Nie będę kazała Wam zbyt długo czekać na vloga. Vlog miał być jutro w poniedziałek, ale stwierdziłam, że fajnie by było, żebyście byli z nami na bieżąco, żebyście zobaczyli nasz weekend, dlatego wrzucam tego vloga jeszcze dzisiaj. A następny vlog podejrzewam, że będzie w środę. Także kochani, życzę Wam miłego dzionka, miłej reszty niedzieli, a my słyszymy się już w następnym vlogu. Buziaki! Pa!